Cześć, dzisiaj znienacka, bez żadnej zapowiedzi, bo trzeba szybko coś zrobić, bo powiedzmy kolega nie może czekać, więc zapraszam dzisiaj na 6S-a, który odmówił współpracy, długo był użytkowany, bateria nie domagała, potem przestał się ładować i nie wiadomo co się stało, a potrzebne są z niego powiedzmy zdjęcia, dane i tak dalej, więc sobie zobaczymy co tutaj jest. Ja to urządzenie sobie już rozkręciłem. Zdiagnozowałem wstępnie, że to może być układ Tristar, ale czy tak będzie? Nie wiem do końca, spróbujemy go wymienić i się okaże, czy to faktycznie był Tristar, bo z pewnością bateria jest zajechana, dolna taśma, jakby nie inaczej, dolna taśma nie do końca jest winna bezpośredniemu problemowi z tym, że to nie chce ładować, bo to po prostu nie chce ładować, bez znaczenia, czy podstawimy inną baterię, czy inną taśmę, to nadal nie ładuje. No i właśnie padło, że to może być Tristar. Nie ma też przywarcia na Tristarze, więc to trochę powiedzmy gmatwa całą sytuację i trzeba będzie na pałę wymienić Tristar i zobaczymy czy to pomoże. Zapraszam. To jest nasz gagatek. Witam, witam wszystkich. Jak widzicie, ja już go tutaj troszkę męczyłem, w sensie diagnozowałem i no właśnie wszystko jakby skupia się w okolicy płyty głównej, bo i dolna taśma była podstawiona inna, tak naprawdę cała obudowa była podstawiona inna i to nie pomogło, dalej nie ładuje, więc nie będziemy przeciągali. Płyta jest powiedzmy nigdy nie naprawiana, pierwszy raz go chyba rozkręcałem, a może drugi, bo to już było w jakimś serwisie. I chyba ktoś stwierdził, że to może być właśnie płyta główna czy dolna taśma. No nieważne, nie jest to dolna taśma bezpośrednio, bo podstawiam inną. Przygotowałem tutaj sobie od razu rzeczy potrzebne do zamknięcia tego urządzenia. Podklejki, jakby nie wyszło, bo wiecie, na live jeszcze chyba nie pokazywałem jak zamykałem urządzenie, a może się zdarzy. Więc wolałem się przygotować. O, widzę, że tutaj jakieś rzeczy się poprzestawiały na biurku trochę. To co teraz zrobimy? No to po prostu zaczniemy ściągać, odlutowywać układ Tristar. I się okaże, czy moje przeczucie się potwierdzi, czy też nie. Nie pokażę wam, jak to się teraz zachowuje. Niestety czas nagli, do 9 mam się z tym wyrobić, a przynajmniej dobrze by było. Więc nawet nie planowałem znać, kiedy to będzie ruszało. Dzięki, Spiridion. Nie jest źle. Jak zwykle permanentnie niewyspany, zarobiony i nie tutejszy. Ale nie jest źle. Rozgrzewam sobie tą szmatkę, naklejkę od spodu, żeby trochę łatwiej zeszła. Jak już nieraz widzieliście, to z reguły pomaga. Choć nie zawsze to wychodzi. Okaże się. Witam, witam, Rafał. Jeszcze jakaś pinceta by się przydała. Dzięki za pozdrowienia z Mongowa. Okej, no. Zeszła, udało się ją zdjąć, więc coś się udało, coś mi w życiu wyszło. Pokażę wam, tylko sobie ustawię wszystko na mikroskopie, żebyście mogli zobaczyć jak to będzie. Muszę sobie podnieść troszkę mikroskop. Ta inna głowica, nowa głowica, trochę inaczej zbiera wszystko i nie jestem przyzwyczajony. No, w Poznaniu też się zrobiło słonecznie. Ja byłem przygotowany na to, że jak wyjdę z domu, to będzie zimno, tak jak wczoraj, a tutaj ciepło i normalnie myślałem, że padnę. Ledwo co doszedłem do firmy, to już było ciepło. I świeci mi tu słońce i teraz fokusa nie jestem sobie w stanie ustawić.
Włosy to mi wychodzą z głowy i zaraz będę łysy. To pewnie ostatnie lata, kiedy na mojej głowie coś więcej widać. O, tam już będzie coraz mniej, więc dajcie mi się nacieszyć. Wy mnie do fryzjera wysyłacie, a ja tutaj dosłownie cierpię skrycie, że łysieję. Okej, okay, no płyta nie była ruszana. Tristar wygląda nieźle. Jeszcze sobie tak popatrzę, czy czegoś dziwnego tutaj nie zobaczę. Już były urządzenia, które różnie się zachowywały, bo tak naprawdę to jeszcze uszkodzony często może być układ Tigris, bo on tak naprawdę odpowiada za ładowanie, ale z reguły Tigris uszkadza się inaczej i zwykle to bywa uszkodzony Tristar, bo jakby on jest w pierwszym ogniu komunikacji. W sensie jak się podłączy jakiś dziwny przewód Lightning albo dziwną ładowarkę, albo to i to, to zwykle najczęściej obrywa układ Tristar. Tigris jak się uszkadza, to zwykle doznaje jakiegoś grubszego zwarcia. Zwykle, ale nie zawsze tak jest, więc jakby nie bierzcie tego za jakiś pewnik. No i trzeba, powiedzmy, zaryzykować, coś zrobić tutaj. No ja zacznę tą przygodę od klasyku, czyli od Tristara. Aczkolwiek to nie musi się udać. To co zrobię teraz, to odegnę sobie blaszkę pincetą, żeby łatwiej było mi go wyciągnąć. Okej, tyle chyba powinno wystarczyć. Hej, Tipson. Dobra, dajemy troszkę topnika. No i co? Wyciągamy. Wyciągamy układ, się okaże, czy to faktycznie będzie Tristar. Możecie obstawiać. Oczywiście powodów z ładowaniem, a w zasadzie z brakiem ładowania, może być więcej. No i mam nadzieję, że to będzie Tristar, bo to ma być, powiedzmy, robota cykwuch, czy jakoś tak to się mówi. A nie tutaj jakieś kurcze elaboraty. No ale life ma to do siebie, że wyjść może zupełnie coś nieprzewidywalnego. Mam nadzieję też, że żaden kurier nie przyjdzie. Jonasza jeszcze nie ma, sam jestem. Dobra, Tristar zdjęty. Nie będę go tam nigdzie eksportował do Hasioka, bo jeszcze może się okazać, że będzie sprawny. Dolewam sobie wody demineralizowanej. No, chyba Jonasz przyszedł, albo coś mi się zdawało. Stawię sobie płytę pod jakimś kątem bardziej zjadliwym dla mnie, żeby zebrać resztę spoiwa, które tutaj zostało. No okej, okay, chyba jest nieźle. Fabi 2203 1985, już naprawdę długi nick. Wspominałem o tym na początku, że urządzenie, płyta główna, nie wykazywała takich, powiedzmy, tradycyjnych objawów uszkodzenia Tristara, czyli nie było zwarcia. Więc jakby termowizja tutaj by nie zdała efektu, bo by nic nie pokazała. I to jest taki właśnie dylemat, który tutaj się zrodził, operując tym urządzeniem i, powiedzmy, metodą dedukcji, przeświadczenia i tak dalej, uznałem, że zacznę od Tristara. A co będzie w rzeczywistości, no to się okaże. Dobra, trochę to sobie przeczyściłem. Teraz musiałbym jakoś to sobie zobaczyć pod kątem, czy jest ok. No nie jest ok, bo jeszcze jedna kuleczka została tam, powiedzmy, w głębi. Trzeba by się do niej dobrać. To jest takie trochę właśnie operowanie na ślepo, bo blaszka, powiedzmy, przesłania widok.
i nie do końca wszystko widać pod tą blaszką. Widzicie, tam jednej trzeciej mniej więcej padów nie widać. I trzeba na czuja tam troszeczkę dojść. Często to się udaje, często zostaje jedna kulka. Taka metoda hardkorowa. Zobaczymy, czy się udało to wyciągnąć. Tak, prawie. To zrobimy jeszcze jeden myk, może się uda tam dojść grotem. No, jest nieźle. Jeszcze raz to przeczyszczę sobie z topnika. Stary topnik może z kolei spowodować, że układ nie siądzie tak fajnie, bo jest go za dużo, jest trochę przegrzany, mógł się skrystalizować i inne dziwne rzeczy. Dobra, jakoś może być. Kurde, no, mam cały czas wrażenie, że nie jestem w stanie dobrego fokusa chwycić. Za jasno mam teraz. No, Danawari, to możesz kręcić materiał. Bo właśnie przeczytałem, że kupiłeś jakieś iPhony, pakiet iPhone'ów. To możesz właśnie kręcić materiały. W stylu zobacz, jak kupiłem 10 urządzeń czy coś tam, ile z tego uda się naprawić. Ja w tej chwili sobie biorę nowy układ TriStar. I wiecie co? Nie będę go przekulkował. Wlutuję, bo ja często, jak zauważyliście, przekulkowuję układy, ale tego wlutuję teraz, powiedzmy, w tradycyjny sposób. Ostatnie układy, które zamawiałem, miały kulki, powiedzmy, w wybornym stanie, więc jakby nie będę kombinował za dużo. Układy się okazały turbosprawne, bo z tym jest różnie. Ale to już jest końcówka. Ostatni układ, prawie że ostatni, z poprzedniej dostawy. A, nie pokazałem wam, jak układ sobie położyłem. Ale powiedzmy, że układ jest położony. Tkwi sobie. O właśnie, cyk pyk. No ja znam cyk buch albo cyk kwuch. No ale powiedzmy, że każdy wie, o co chodzi. Układzik jest troszkę krzywo umiejscowiony, wypozycjonowany, no ale z użyciem odrobiny fizyki, z wykorzystaniem odrobiny fizyki, układ powinien wypozycjonować się sam. Zobaczymy, czy to się powiedzie. No, coś tu się dzieje właśnie. I tak, układ wskoczył we właściwe miejsce. We własnym zakresie, o własnych siłach, z wykorzystaniem czegoś takiego jak napięcie powierzchniowe. Tak, Jonasz przyszedł właśnie. Układ już leży. Danawari, jest tego sporo, ale na polskim YouTube jest tego mało. A poza tym zawsze jest to jakiś kolejny materiał. Jak widzę, jak ludzie kręcą takie rzeczy, to ma gigantyczne zasięgi. Sam się zastanawiałem nad tym, ale jak przychodzi co do czego, to mi się odechciewa. Bo tu na live bym tego nie ogarnął, a u mnie montaż to nie istnieje. I odpuszczam tą, powiedzmy, działkę zupełnie. Dlatego tak jakby zainteresowałem ciebie tym zagadnieniem, tym pomysłem. Pomysł nie nowy, ale mogłoby być ciekawie. Okej. Układ siedzi na właściwym miejscu. Ja to trochę schłodzę sobie powietrzem.
To jest w miarę schłodzona. Idziemy z powrotem. Poszedłem z powrotem na biurko, ale gdzieś jeszcze zgubiłem poprzednie tristary, bo tu jeszcze kilka sztuk jest, ale już je odnalazłem. Przełączam kamerkę. To jest obudowa klienta. To jest wszystko na razie klienta. Wezmę tylko nową baterię. Bateria to jest zamiennik, ale dobrej jakości, więc nie powinno być kłopotu. Mam tu jeszcze testową obudowę. Na szybko jeszcze ją wrzucę do testowej obudowy i zobaczymy sobie kilka spraw. Jak to się zachowuje na zasilaczu. Widzicie, nawet wyświetlacz zasilacza taniej, co ja gadam, ciemniej jest teraz pokazywany. Tutaj mi się poobracało. Mówię, dużo światła teraz wpada słonecznego przez okno, może jest przesłonięta. To i tak jeszcze go sporo jest. Najpierw zobaczymy, czy nie ma jakiegoś zwarcia. Wiecie, mogło coś nie pójść. Układ mógł być jednak uszkodzony i takie różne historie. Zobaczymy, czy nie ma zwarcia. Zwarcia nie ma. Włącznik jeszcze jest odłączony, to nie wstanie. To sprawdzimy jeszcze sobie prąd startowy. Prąd startowy jest ok. No to sprawdzimy, czy teraz się to ładuje. Czy jest lepiej, czy tak samo. Jest lepiej. To był Tristar. No ten prąd jest taki, powiedzmy, jeszcze no nie za ciekawy póki co. Bateria może być rozładowana, ale jest progres, bo wcześniej, o widzicie, wskoczył na 800 mili. Wcześniej, zaraz wam pokażę jeszcze, może uda się uchwycić ten momencik, jak to się zachowywało. Patrzę teraz na prąd, podłączam wtyczkę, zasilacz jest włączony. Ok, już tego nie widać, tu od razu się otwiera i to wszystko idzie. Wcześniej wisiał tak mniej więcej na 7 mili, na samym początku, jak podłączyłem za pierwszym razem ten telefon, tą baterię, to taki efekt miał miejsce właśnie. Teraz już się tego nie zauważa, czyli strzał w dziesiątkę. Szkoda, że nie poświęciłem chwili czasu na to, żeby wam pokazać, jak to się zachowywało. No ale nie wszystko jestem w stanie pokazać. Dobra, płyta jeszcze jest do zamknięcia, blaszka jest do dogięcia i tak dalej, ale korzystając z okazji, wyciągniemy z tego baterię, bo ta bateria jest zajechana, ona jest jakby tutaj od samego początku, kiedy to urządzenie zostało kupione. Więc jakby no nie ma prawa funkcjonować właściwie, a naprawa ma polegać na naprawie płyty i wymianie również baterii. Więc to bez zbędnego ociągania czynię. Ktoś będzie jeszcze sobie z tego telefonu dłuższy czas korzystał. Z wyciąganiem wklejek bywają niezłe jaja. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. O, widzicie, zrywa się, lubi się zerwać ta wklejka. Wychodzi trochę jak gumka od gatek. Nie wiem, czemu nie słyszę komentarzy na spiczacie. Znowu coś nie wyrabia. O, teraz słyszę. Już działa spicza. Dobra, to lecimy z drugą gumką. Nie trafiłem do kosza. Sprawdzimy sobie, jak ta ale zakurzone to wszystko. Na co to jest 6S? Zobaczymy, jak bateria wygląda, czy w ogóle wygląda. W ogóle nie wygląda. Bateria jest zdechła. Ją można by spróbować podnieść jeszcze. Sprawdzimy jeszcze, jak się zachowuje dolna taśma, bo to jeszcze mogą być dwa problemy. W sensie i Tristar, i dolna taśma. Więc jakby jeszcze nic nie jest przesądzone.
Jeszcze raz. Będzie ok? Jest ok. Dolna taśma zapierdziela. Zapierdziela. Można... Teraz takie wtyczka jest tak nowa, że nie mogę jej wyciągnąć. Wkleimy tą baterię jeszcze. Wibracja mi się przykleiła, bo widzicie, tu jest taka wklejka, pianka czy coś, ona się trochę klei. Odłożyłem to sobie. Tak i się zaczęło kleić. Dobra. Kręcimy. Coś wam jeszcze pokażę. Bateria jest bez logotypu. Taki jest odczyt. Wtyczka trochę nie... Gniazdo trochę nie kontakci już na tym testerku. To zwraca... Zwraca informację, że jest to oryginał. Pokażę wam jeszcze na drugim testerze. Testerek jest między innymi od Kate Media. On jest trochę dziwny. Jest podłączony teraz do zasilacza i nie chce odpalić. Trochę to się dziwnie zachowuje. Właśnie, czasami na zasilaczu to nie chce wstać. Natomiast jak podłączę do kompa, to z reguły się odpala. O, widzicie? Nie wiem, o co chodzi, ale takie historyjki mają miejsce z tym urządzeniem. Widzicie? Niby oryginał. Więc powiedzmy, że całkiem ok. Soft jest dość aktualny. Więc bateryjka wydaje się być dobrej jakości. Co tu można jeszcze zrobić? Ja baterię wklejam dopiero wtedy, kiedy włożę płytę. Lepiej się układa względem gniazda. Najpierw to sobie zakleimy. Bo tu już nie ma za bardzo. A tu mikroskop załączyłem. Nie chciałem załączać mikroskopu, tylko widok dolnej taśmy, bo muszę sobie co zrobić? Naprostować blaszkę. Trzeba z tym uważać. Ktoś tam pytał, jakieś zwarcie w linii main. No niestety, jak jest duże zwarcie po kimś, to jest to duże zwarcie. Dlatego się nic nie grzeje, bo zwarcie jest konkretne. Zwiera tak mocno, że na tym danym elemencie nie odkłada się prąd zwarcia. To nie jest łatwa historia, nawet dla nas. Często bywa to niezłym wyzwaniem, żeby coś takiego znaleźć. Dobra. Jest to zaklejone. Nawet nie czyściłem tego po lutowaniu, bo topnika tam była tylko odrobinka. Zabieram się za złożenie tego urządzenia z powrotem, czyli w drugą stronę. Wiecie, jak wygląda złożenie? To samo co rozłożenie, tak samo jak rozłożenie, tylko w drugą stronę. No i pewnie wielu z was rozkręcało iPhone'y, więc tutaj nie ma jakiejś tam, powiedzmy, filozofii. Też to pokazywałem już wiele razy. Chciałem tylko tutaj sobie to złożyć, żeby dobrze, pewnie wkleić baterię. Męczę się z UFL-kiem. Hej, górska menda. Kurczę, nie mogę się dogadać z przewodem. Pośpiech to jest niestety zły doradca przy takiej robocie, a tu czas leci. Dobra. Bateria w sensie nie musi być jak idealnie przykręcona śrubkami już, ale żeby baterię wkleić. Zobaczymy, jak będzie. To chciałbym ją mieć w takim miejscu, bo może to mi ułatwić, powiedzmy, pozycjonowanie tutaj. Powinno być ciut lepiej. Tak mi się zwykle wydaje. Może nie jest to optymalny pomysł. Może macie jakieś lepsze rzeczy, lepsze pomysły, lepsze rozwiązania. Gdzieś tutaj taki szeroki.
Bawiąc się w takie rzeczy, to zazdroszczę autoryzowanym serwisom, że mają takie fajne zabawki do wklejania baterii, że może to zrobić totalny cymbał i będzie ok, bo tutaj to trzeba jednak zadbać o kilka rzeczy. A u autoryzowanego serwisanta idzie to zdecydowanie lepiej. Dobra, teraz zrobię tak. Wpinam sobie najpierw wtyk baterii. I teraz trzeba to dobrze docisnąć, żeby bateria nie odpadła. No właśnie, w autoryzowanym serwisie mają taką fajną praskę z wałeczkiem. Dlatego mówię, że nie trzeba myśleć. Dobrane są siły, naciski i tak dalej, że to dobrze pasuje. Teraz trzeba rozłączyć wtyk. No i to właśnie jest to, że czasami wyjdzie nieidealnie i mam wrażenie, że ta bateria powinna być lekko do góry przestawiona. Ale powiedzmy, jedną klejkę zaoszczędziłem. To skręcamy tą płytę dalej. Dzięki za pozdrowienia z zamkniętego przejazdu kolejowego. Normalnie łapy mi się trzęsą. Kurczę. Będę się teraz nie pomylić i dęta nie walnąć albo coś w tym stylu, bo byłby fail. I ta dziwna śrubka, która wymaga dziwnego krętaka, właśnie go szukam, bo ostatnio rzadko korzystam z takich rzeczy, w sensie tu jest taka kwadratowa śrubowkrętka, czy coś w tym stylu. Ktoś pytał, czy można mi zadać pytanie w innym miejscu oprócz tego czatu, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe, czy po zlecenie, naprawy i tak dalej, to tak. Jeżeli jakieś, powiedzmy, gdzie kupić i tak dalej, to nigdzie. Nie zajmuję się doradztwem w zakupie, weryfikowaniem jakichś tam rzeczy na OLX-ie, czy warto kupić i tak dalej. To nie piszcie w takich sprawach. Niestety, szanujmy swój wzajemny czas. Jeżeli ktoś chce kupić dobrze, niech idzie do autoryzowanego sprzedawcy i kupi oryginalne urządzenie z gwarancją producenta i sprzedawcy, a nie do jakiegoś ziutka z Allegro, który ściąga szyjt z Chin, bo ktoś chce zaoszczędzić 500. Hey Forest. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Normalnie, a delirka. Nie no, żartuję, teraz sobie tak specjalnie rękoma trochę potrząsłem. Ale nie chciałbym się pomylić, skręcając to urządzenie. Temat szkoleń będzie, ale niestety troszkę to wszystko się przeciąga. Praca i tak dalej. Szukamy cały czas jakiegoś tam lokalu, żeby kilka rzeczy ogarnąć lepiej. Dobra, teraz co? Złącza ekranu, Touch ID, kamery przedniej. No i to właśnie przez to, że to się tak nie bardzo chce ułożyć, przez to, że ta taśma nowa nie jest taka poukładana, trzeba sporo tutaj się nabawić, żeby to dobrze weszło, ładnie trzymało i wymaga to trochę siły. No i patrzymy, co się dzieje. Prąd idzie, urządzenie startuje, zobaczymy, czy się uruchomi.
On pobiera wyborny. Dotyk działa. Touch ID działa. Ładuje. Jest OK. Na razie go wyłączę. O, zauważyłem jedną rzecz jeszcze. Jest strasznie, strasznie brudny głośniczek. Jeszcze szybko go przeczyszczę. To dużo mnie teraz nie kosztuje, a zanim zamknę urządzenie, to przynajmniej będzie jeden problem z głowy i ktoś będzie mógł się dalej cieszyć urządzeniem przez dłuższy okres czasu. Siemanko, siemanko. Nikt nie... Aha, tu są trzy śrubki. Naklejka mi zasłaniała. Tu teoretycznie nie ma z tym dużo zabawy. No i tu jest ten głośniczek. Głośniczek przetrę szczoteczką, żeby siateczka była czysta, a resztę zrobimy pod mikroskopem. Jak się ma mikroskop, to można sobie robić takie cuda z użyciem mikroskopu. Zobaczycie. Nie jest to takie brudne. Bardziej jednostronnie brudne. Ale widzicie? Druga strona jest trochę zaklejona. Stramy troszkę ipy. Głośnik teraz nam się nie uszkodzi. Ale tej ipy to tak wiecie, z umiarem. Dobra, i teraz tego już wam nie pokażę, ale... Już wam pokazuję, jak to wygląda. No już jest, powiedzmy, drożne. Pozostaje to przetrzeć papierkiem, jak żeby nie. Papierek dobry na wszystko. No i jest trochę lepiej. Można jeszcze poprawić szczoteczką. A tu pewnie się dostał jakiś, nie wiem, podkład. Chociaż szczerze mówiąc, po takim długim użytkowaniu tego telefonu to jest wszystko spoko. Tu jeszcze jest naklejone szkło hartowane. I zamykając takie urządzenie, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na oczko kamerki. A teraz widać w drugą stronę. Chyba, mam nadzieję, to widać, że jest dość drożne. Oczko kamerki przetrę jeszcze. W sensie szkiełko. Okej. Okay. Szkiełko przetarte. Wracamy na biurko. Widzicie, dużo to nie trwało. A na pewno właściciel urządzenia będzie zadowolony. Staram się takie rzeczy właśnie wykonywać zawsze, kiedy mam urządzenie otwarte. No bo to wiele czasu nie wymaga, a właściciel urządzenia będzie o wiele bardziej zadowolony ze swojego urządzenia. Mam nadzieję, że z mojej pracy też. Teraz jedna z najgorszych rzeczy, której wręcz nienawidzę, bo trzeba zdjąć te gumki, czy... Wiecie co, jeszcze muszę komuś szybko coś napisać. Właśnie widzę, że godzina jest lekko po deadline'ie. Ją już otworzysz. Jeszcze głupi Facebook tutaj kiepsko funkcjonuje.
Teraz trzeba powyklejać te stare uszczelki. One często bywają takie rozlazłe. I wtedy to jest masakra. Ale im lepiej się zdejmie tą naklejkę, tym nowa będzie, powiedzmy, lepiej chwytała. Dobra, to na razie tą czarną część wklejki wyciągam. Okej. Biała część, bo ona jest dwukolorowa. W tym wypadku przy urządzeniach Silver, Gold podklejka jest dwukolorowa. Boki są czarne, góra jest biała. Okej, chyba wszystko. Teraz trzeba to wyczyścić. I pom. Ja do tego używam, on wezmę tak kilka, zaraz wam pokażę. Trochę IP, trochę patyczków. I mogę krawędzie doczyścić. Tak, 7 plus jest płyta główna z Nandem zrobiona. O, jeszcze tam. Nie, tam jest. Jeszcze jest 8, ale z tym jeszcze się nie udało uporać. Tam chyba jest Hydra, a ja chyba układy dopiero z Chin zamówiłem. W sensie są w dostawie albo już przyszły. Więc pewnie na poniedziałek mógłby być. No jest trochę tutaj zabawy, żeby to doczyścić. Urządzenie, powiedzmy, w gorszym stanie, tym dłużej trwa doczyszczenie tego. Tych krawędzi. Czasami kilka takich patyczków musi zajść, żeby to dobrze ogarnąć. Raz, że naklejka lepiej wejdzie, ekran będzie lepiej siedział, nie będzie tutaj żadnego piasku. No i to wszystko trochę czasu wymaga, nie jest to robota na 5 minut. Też nie jest to zajęcie na pół dnia. Dobra, teraz wam pokażę, jak to teraz wygląda. Można wykorzystać jeszcze jedną. Można doprowadzić do czystości inne rzeczy, takie jak simka, żeby nie było widać, powiedzmy, odcisków paluchów. Nie? Dobra, to jeszcze ekran. Z ekranem trzeba uważać. Thank you.
Też ramkę czyszczę. No bo tutaj to jest dość brudne i trzeba trochę się pobawić z tym, żeby to doczyścić. I co, znalazłeś tego 7 plusa? Czego szukasz? Jeszcze troszeczkę i zaraz będzie można to zamknąć. A tu na rogu widać, z czym mamy do czynienia, z jakim właśnie brudem. To jeszcze jest... To jeszcze nie jest taki zły stan. Chciałem przeczyścić, żeby było lepiej, ale te wtyczki już trochę się zabrudziły. Faktycznie one za dużo nie trzymają. O, tu śrubka jeszcze wypadła. Ja tą śrubkę gdzieś widziałem, jak składałem i rozbierałem to urządzenie. W sensie, no tak, rozbierałem. Teraz tylko muszę zobaczyć, czy ja to gdzieś... Tak, mam tą śrubkę. Od wstrząsów i tak dalej ekran się zaczął rozkręcać, a dokładnie... Śrubka od blaszki Touch ID. Można sprawdzić jeszcze, czy coś innego jeszcze tutaj się nie poluzowało. O, troszeczkę. Inne śrubki puszczały. Nie za mocno, ale można dokręcić. Ok. Jeszcze widzę, że zostało troszkę klejki, która nie została zczyszczona, bo to się osadziło powiedzmy na blaszkach, a ja teraz czyściłem głównie ramkę. Okej. Jest to chyba dobrze. Teraz jeszcze trochę dmuchnąć poza kadrem sprężonym powietrzem. To zamknę. Przetrę jeszcze wnętrze. O, właśnie, bo się rozmazało mi wszystko. Okej. Tak wyszło. Chyba jest dość czysto. To co? Teraz wypadałoby wkleić ramkę. I to jest rzecz, której w zasadzie nienawidzę. Strasznie jest to upierdliwe. To wklejać i też naprawdę zazdroszczę autoryzowanym serwisom, że mają te narzędzia przewidziane właśnie do takich zabaw. Bo tutaj to wychodzi tyle o ile. I mnie to strasznie dosłownie frustruje. Jak się powiedzmy taka wklejka ułoży nie do końca właściwie, no to mnie to strasznie rozbraja. Nie lubię tego strasznie robić. I pod tym kątem autoryzowane serwisy mają zdecydowanie wygodniej. Też będąc takim powiedzmy operatorem, wymieniaczem, to wszystko jest bardziej dopracowane pod takimi względami, że człowiek nie musi się skupiać praktycznie na tym, co robi.
A ja tutaj muszę właśnie, widzicie, jakimiś dziwnymi narzędziami dociskać elementy, w sensie te naklejki. Bateria odpięta. I teraz można skręcać to wszystko. Dobra, teraz tutaj jest dość łatwo, bo nie ma za bardzo możliwości pomylenia śrubek, chociaż widziałem ludzi, którzy i tutaj znaleźli swoje spełnienie i pomylili śróbki. W 6S-ie akurat niemalże wszystkie śrubki mają taką samą długość, jedna śrubka jest dłuższa i ona akurat jest umiejscowiona w tej śrubotulejce, ale ona nie jest na tyle długa, żeby z kolei mogła uszkodzić tulejki, laminat pod tulejkami, więc jest luzik. No naprawdę łapy mi się trzęsą. Dobra, jeszcze blaszka od baterii. Kurczę, właśnie nie wiem, czy Dawid dał radę to zrobić. Bezpiecznie byłoby nam to zostawić jeszcze, nie wiem, do jutra albo do poniedziałku. Tak. Dobra, teraz to pozostało zrobić, to wyciągnę. Może jeszcze go sprawdzimy, czy on się uruchomi. Bo to jest jeszcze taka, powiedzmy, niewiadoma. Ja jeszcze zobaczę, czy uda mi się wyciągnąć kod blokady. To może go odblokuję i sprawdzę. Jeszcze żona idzie z dzieckiem. Karolina, ja nagrywam teraz. Dobra, mam kod blokady. Zaraz sprawdzimy, czy kamery działają. Okej. Kod jest odblokowany, bo czasami może być jeszcze kłopot, że kamery nie zadziałają. Halo, halo? Kamery działają, a to było w tym najważniejsze. Jeszcze sobie sprawdzę okiem, nie wiem kto jest użytkownikiem, więc nie wszystko będę wam pokazywał. Wi-Fi. Reszta rzeczy powinna funkcjonować dobrze. Można go zamykać. Przyszedł jakby telefon na coś, co nie ma związku z tym, co robiłem. W sensie coś, co by mogło nie działać, Wi-Fi na przykład, albo takie historie, ale warto na szybko przed zamknięciem jeszcze sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest git. Okej, i można to zamykać. Potem jeszcze ewentualnie przeczyszczę dolną siatkę głośnika. Okej, i jeszcze jeden teścik po zamknięciu, czy na pewno ładuje. Ładuje. Już pokazałem nie to, co chciałem. Jest ok. To by było tyle. Szybka naprawa. Wyrobiłem się w czasie. Udało się trafnie wskazać uszkodzenia, bo to było takie trochę, powiedzmy, na czuja, na doświadczenie, na to, co najczęściej się dzieje i tak dalej. I to się potwierdziło. Więc mogliście zobaczyć, że udało się to urządzenie naprawić. Przy okazji zmiana baterii, czyszczenie, podklejka, złożenie. Będzie pan zadowolony. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.